Patrick, welcome to Celtic. How excited are you to be here? Witam cię bardzo w Glasgow, w Celticu. Jak bardzo jesteś podekscytowany tą sytuacją? No jest to dla mnie na pewno duże wyzwanie. Jest to wielki klub z dużymi możliwościami. Zawsze marzyłem o tym, żeby grać w dużym klubie i to marzenie w jakimś stopniu się spełniło. No i jest to na pewno też w jakimś stopniu stres też dla mnie, ale myślę, że sobie z nim poradzę. It's a big moment for him. He's very excited, very happy that he is here in such a massive club. Yes, I believe this is your first time in Glasgow. Have the last 24 hours been very busy for you? Ostatnie 24 godziny było na pewno to takie, że gdzieś cały czas myślałem o tym, żeby już przyjechać do klubu, żeby poznać tutaj władzę, żeby poznać atmosferę tego stadionu, która, jak byłem na stadionie, to jest świetna. Na pewno gdzieś jest to dla mnie stresujące, tak jak już wcześniej powiedziałem, ale cieszę się bardzo z tego, że tutaj jestem. So last 24 hours, of course, if you can imagine, was quite intensive. He was waiting for the decision when he can join it, when he can be here, when he can meet the people around the club, the president, also to feel this atmosphere on the stadium, which when he was already there, it's amazing. So of course, also stress, like it's normal in this situation, but he's very happy that everything is finished good. You obviously know that Celtic is a huge football club, 60,000 people inside the stadium. How ready are you for this step up in your career? Tak, zgadzam się jak najbardziej z tym, że Celtic jest drużyną topową na Europę na pewno i jak najbardziej się z tym zgadzam. Myślę, że jestem w 100% gotowy, żeby dać fanom tutaj Celticu dużo szczęścia i jednoznacznie z tym, że będę strzelał bramki. Of course, he understands how massive and big club is Celtic, but he thinks that he is ready for the club with such a big history, the club which is a huge club in Europe. And of course, what it means, he wants to give fun a lot of happiness, and what is connected with him, he will score a lot of goals for Celtic. There have been, just finally, there have been a number of Polish players who have played for Celtic, most recently Artur Boric, goalkeeper, Maciej Zurawski, the striker. Have you spoken to any of them about the move? Nie, z żadnym nie rozmawiałem. Gdzieś fajnie Maciej Zurawski wypowiedział się na mój temat, gdzie jest w jakiś sposób zadowolony z mojego wyboru i bardzo mu dziękuję za te słowa. Niestety no, nie mam jak się z nim skontaktować, żeby mu za to podziękować, ale myślę, że to zobaczy i usłyszy to. He didn't spoke personally, not with Artur, not with Maciej, but he read the article in the press when was interview with Maciek, which said a lot of good things about him, that he is making right choice, that Celtic is right club for him. So hopefully that after everything finished, he will find a moment and find a number to Maciek to call him and say thank you for these good words. Well, if you can do as well as Maciek did here, then the fans will love you. Welcome again. Thank you. Fantastic.